wąż chiński, raczej nadrzewny, już dorosły osobnik, ma kilkanaście lat, ponad 2 metry długości. Nie wiem dlaczego, dość niechętnie jest hodowany, natomiast prowadzi dzienny tryb życia, jest pięknie ubarwiony, niekłopotliwy, łatwy w hodowli. Nie, absolutnie nie. I z reguły błyskawicznie się oswajają. Tego węża chińskiego i wiele innych zwierząt egzotycznych, przede wszystkim gadów, z bardzo bliskiej odległości możemy w okresie wakacyjnym oglądać na wystawie, z którą do Ustronia przyjechał znany hodowca z Krakowa, pan Wiesław Zawadowski. Fascynacja fauną i florą świata zaczęła się w okresie liceum. Najpierw to były kaktusy, rośliny tropikalne, które w tamtym okresie było bardzo ciężko próbować zdobyć, pozyskać. Potem jakoś w którymś momencie, nie pamiętam, pokazały się ryby w domu, dość ładne. Jeszcze były rośliny, już pokazały się ryby, ale to jedno z drugim jakoś się tak mocno zazębiało. Przy okazji hodowli roślin nauczyłem się robić mini szklarenki. Ciąć szkło, no i to wszystko jakoś tak zaczęło się zgrabnie rozwijać. Zacząłem robić również bardzo fajne wnętrza do akwariów, które imitowały brzeg podmyty rzeki. W którymś momencie, nie pamiętam, miałem 20 kilka lat, przypuszczam, zapragnąłem jednego zwierzaka, właśnie legwana zielonego. Zacząłem zbierać wiedzę na ten temat. To były czasy, gdzie dostęp do wiedzy był szalenie ograniczony. No nie było internetu, literatura była praktycznie żadna. Dlatego zebranie materiałów, w jakich warunkach hoduje się legwany zielone, zabrało mi kilka lat. Okazało się, że zanim to wszystko się podziało, zanim zrobiłem pierwsze terrarium dla legwana zielonego i to zwierzę trafiło do mnie do mieszkania, okazało się, że już mam kilka innych mniejszych jaszczurek, jakieś żaby i jakieś węże. Dlatego muniek nie był pierwszym zwierzaczkiem tego rodzaju w moim mieszkaniu. No, to jest agama kołnierzasta. Generalnie pochodzi z Australii, ale występuje również na obrzeżach Nowej Gwinei. Nie jest to zwierzę tropikalne, często jest uważane za zwierzę tropikalne i trzymane w nazbyt wilgotnych warunkach. Raczej preferuje tereny nieco suchsze. No i potem ta pasja zaczęła się coraz bardziej rozwijać, tych zwierząt zaczęło przybywać, zaczęły się rozmnażać. Okazało się, że zaczął się jakiś taki boom na terrorystykę w Polsce. We wszystkich krajach ościennych on już trwał od wielu lat. Natomiast w Polsce był taki dość zaściankowy. Jeżeli ktoś miał węża w domu, to nie szczególnie chwalił się. Tam znajomi ewentualnie wiedzieli, że ktoś tam ma w domu jakiegoś pytona królewskiego, czy hoduje gekony. Ale w momencie, kiedy nastąpił ten boom, już był internet, strony internetowe, gdzie hodowcy, którzy zaczęli rozmnażać te zwierzęta w warunkach terraryjnych, zaczęli je między sobą wymieniać. I w ten sposób ta kolekcja zaczęła rozrastać się do tego stopnia, że w chwili obecnej mam ponad 50 gatunków zwierząt. To jest wąż pyton zielony. Kiedyś dość duża populacja tych węży była w północnej Australii, też na Nowej Gwinei. Później ze względu na swoją urodę zostały troszeczkę przetrzebione. I z tego, co czytałem, nam parę lat temu rząd australijski podjął próby rozmnażania go w niewoli i oddawanie z powrotem do przyrody. Został introdukowany, także prawdopodobnie jest odbudowana już ta populacja węży w Australii. Y-
Niektóre z nich traktowane, jest jak traktowane są jak najbliższa rodzina, czyli na przykład ten muniek, waran afrykański, z którym muniek jest zaprzyjaźniony, razem się kąpią rano. Po prostu no, traktowani są jak domownicy bez mała. Tutaj mówi się o nas, no, że to nie jest do końca normalne. No, nie wiem, czy to nie jest normalne. No, te zwierzęta można kochać tak samo, jak kocha się pieski, kotki. No. Są fantastyczne w obserwacji. Mamy na wystawach ludzi, którzy przychodzą wielokrotnie, po prostu zafascynowani zachowaniem tych zwierząt, chcą zobaczyć je w różnych sytuacjach. My, mając je na co dzień, przebywając z nimi na co dzień, obserwujemy je naprawdę w różnych ciekawych sytuacjach, czasami bardzo zabawnych. I te zwierzęta zyskują u nas ogromną sympatię. W każdym bądź razie wymagana jest pewna ostrożność. No, anakonda jest wężem dość agresywnym, trzeba się umieć z nią obchodzić. Dużą ostrożność również wymagają pracy przy kajmanie okularowym. No jest to rodzaj małego krokodylka, no, który może zrobić krzywdę. Z niektórymi żółwiami również trzeba uważać. Ale z drugiej strony, ja wam prawdę powiedziawszy, nie słyszałem, żeby w Polsce kiedykolwiek dorosły czy dziecko zginęło rozszarpane przez jaszczurkę, warana, czy zaduszone, zjedzone przez węża. Natomiast co jakiś czas mimo wszystko słyszy się w takich wypadkach z psami, a jednak psy biegające po ulicy nie wzbudzają sensacji. To jest wąż mleczny, jeden z węży królewskich, ale nazywany jest potocznie wężem mlecznym. Wąż absolutnie niejadowity. O tych wężach mówi się często pseudo-koralówki, ponieważ upodobniły się do bardzo jadowitych węży koralowych, które występują na tym samym terenie. Różnica, powiedzmy, w przypadku tego węża jest taka, że jadowity odpowiednik ma czarny pasek w środku, a tu po boku białe. Węże, jaszczurki, żółwie, jest kajman okularowy. Jeżeli chodzi o węże, no to mamy przedstawicieli dusicieli dużych, boa, pytony, jest anakonda, z węży właściwych, węże królewskie, bardzo ładny wąż chiński. Jeżeli chodzi o żółwie, też dysponujemy kilkoma fajnymi gatunkami. Szczególnie sympatyczny, choć bardzo groźny, bo bardzo agresywny, jest żółwiak chiński. No, ponieważ to zwierzę cały czas porusza się w terrarium, marzy o tym, żeby kogoś ugryźć, więc zazwyczaj sporo ludzi przy tym zbiorniku się znajduje. No, jest również dość ciekawy żółw jaszczurowaty. No i moim zdaniem jeden z najbardziej nieprawdopodobnych żółwi na świecie, żółw matamata. Mamy podgatunek, który jest szczególnie piękny, występuje tylko w Orinoco. Potem z szyi wypuszcza wodę, tak żeby została sama ryba. Mamy cztery gatunki waranów, warana z Azji, z Australii, dwa z Afryki, gekony, scynki, legwany, agamy. Bardzo ciekawa jest agama kołnierzasta, jedno zwierząt, które potrafi biegać po wodzie i piękna jaszczurka, która również tą umiejętność posiada, to jest bazyliszek płatkogłowy. Również potrafi biegać po wodzie. Wydaje mi się, że po prostu jest co pooglądać. No, trzeba mieć świadomość tego, że muszki tych zwierzaków nie są największe. Węże, w momencie, kiedy mówi się o wężu, że jest oswojony, jeżeli brany na ręce nie kąsa. Robi się to w ten sposób, że w momencie, kiedy wąż jest mały, trzeba go po prostu na te ręce brać. Zdarza się, że on spłoszony, przestraszony ugryzie, ale to jest wtedy maleńki łebek, nieduże ząbki, nawet się tego nie czuje. Natomiast z biegiem tygodni, wąż przekonuje się, że ten zapach człowieka, dotyk rąk jest nieszkodliwy,
wstydliwy, wręcz przyjemny, bo temperatura naszego ciała dla tych zwierząt, które są zmiennocieplne, jest dość pożądana. Te zwierzęta lubią się wygrzewać, więc wygrzewają się na naszych rękach. I on po prostu w momencie, kiedy wąż dorasta i już mógłby dotkliwie pogryźć, on nie ma najmniejszego zamiaru tego zrobić. I jest mu później obojętne, czy bierze go na ręce hodowca, czy ktokolwiek inny. Jest przyzwyczajony do w ogóle do bytowania z człowiekiem. Natomiast jeżeli chodzi o jaszczurki, no one fajnie widzą, wiedzą, kto je karmi, i jednak mimo wszystko przyzwyczają się bardziej i bardziej reagują na hodowcę. Czasami cały język jest niebieski, tutaj w tym przypadku tylko jak widać końcówka. A to chyba największy scynk na świecie, bardzo sympatyczny, o wyjątkowo pięknych oczkach. Też jest gatunek z Australii, troszkę się niepokoi. No, scynki to zwierzaki, które potrafią poruszać się w podłożu. Mają z reguły małe łapeczki, które tylko poruszaniu się gdzieś w piasku by im przeszkadzały. Te zwierzęta z racji tego, że są zmiennocieplne, w momencie kiedy są wychłodzone po nocy, no to w przyrodzie dzieje się to na słońcu, natomiast w warunkach terraryjnych wychodzą gdzieś pod żarówkę grzewczą i tam dość długo przebywają po prostu, żeby się zagrzać. Jeżeli jest im za ciepło, znajdują chłodniejsze miejsce. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ich życie upływa właśnie na regulowaniu tej temperatury i pozyskiwaniu pożywienia. Tutaj nie muszą o to pożywienie walczyć, ono jest im dostarczane w miarę systematycznie. W związku z powyższym, no ich ruchliwość faktycznie nie jest największa. Natomiast co jakiś czas, mimo wszystko, te zwierzęta przemieszczają się i jeżeli przebywa się z nimi bez przerwy, na co dzień, to po prostu jeszcze przy takiej ilości zwierząt, o jakiej wspomniałem, to jednak w każdym terrarium cały czas coś się dzieje. Natomiast faktycznie w momencie, kiedy zdarzają się hodowcy, którzy hodują powiedzmy no, pytona królewskiego czy boa dusiciela, węże, które prowadzą zdecydowanie nocny tryb życia, to te zwierzęta dopiero w nocy, kiedy hodowca śpi, one wtedy poruszają się po terrarium, wtedy można byłoby je fajnie obserwować. Są zwierzęta, które nie są chronione, obrót nimi w Polsce jest cały czas, ponieważ rozmnażają się, ich rozmnożenia nie są trudne, więc one cały czas gdzieś tam są na rynku. Dużo węży jest rozmnażanych na terenie Polski u hodowców. Natomiast są zwierzęta, które podlegają ochronie. To również te zwierzęta, ja takie też rozmnażałem. Trzeba zarejestrować po prostu hodowlę w powiatowym zakładzie weterynarii i każde rozmnożone zwierzę, które podlega ochronie na świecie, konwencją waszyngtońską, dostaje od lekarza weterynarii zaświadczenie o urodzeniu w niewoli i z tym zaświadczeniem może być wymienione lub odsprzedane komukolwiek innemu. Później trzeba to takie zwierzę zarejestrować w Wydziale Ochrony Środowiska, dokonać niedużej opłaty i już wszystkie sprawy są załatwione. To jest jeden z przedstawicieli waranów, waran Goldi, jeden z piękniejszych, waran australijski, typowo naziemny, troszkę się tutaj widzę zaniepokoił kamerą i troszkę nam fuczy. W każdym bądź razie to też jest zwierzak, którego wypuszczam po mieszkaniu, bo chciałby pochodzić, no wypuściłbym go, gdyby sala była pusta, czasami to robimy. Czasami zabieramy na kwaterę niektóre zwierzęta do kąpieli, ale to tak, żeby właściciele kwatery nie wiedzieli, że takie rzeczy mają miejsce, bo by się spłoszyli. Przepiękny waran. I co fajnego, te dwa warany, to dwa samce, znajdują się w jednym terrarium, żyją jak dwaj bracia.
to jest, tak wspomniałem, waran australijski, natomiast tamten jegomość, który moczy się w misce w wodzie, to jest waran azjatycki, waran indicus. Są tej samej mniej więcej wielkości, ale nie walczą o teren, tylko sobie spokojnie razem ze sobą egzystują. Natomiast nie wiem, no jakoś, jak wspomniałem, rodzi się jakaś taka nić sympatii, czasem wręcz miłość i do tych zwierząt i hodowcy to wcale nie przeszkadza, że ten wąż po prostu przez cały dzień gdzieś owinięty na gałęzi w terrarium sobie śpi.